Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam wszystkich słuchaczy na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego rozważania Słowa Bożego będzie Chrystus naszą ofiarą. Razem ze mną w rozważaniu Bożego Słowa biorą udział Władysław, Igor, Ewa, a ja na imię mam Mariusz. Jak zwykle rozpoczniemy rozważanie Słowa Bożego modlitwą i do tej modlitwy wstępnej bardzo proszę Ewę. Drogi Panie i Boże, dziękujemy Tobie za ten czas, kiedy możemy rozważać Twoje Słowo. Chcemy, abyś działał Duchem Świętym na nasze serca, na nasze myśli, abyśmy mogli wyciągnąć z tych tekstów, z tych słów, to, co jest ważne w naszym życiu i abyś błogosławił ten czas. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. 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 Zastanawiamy się dzisiaj, rozważamy niezwykłe treści, bo mówimy o czymś, co jest taką elementarną wiarą nas, chrześcijan. Mówimy o ofierze Jezusa Chrystusa. I oczywiście za chwilę będziemy rozważali wszystko to, co... Wszystko. Nie da się powiedzieć wszystkiego, ale dużo tych różnych wypowiedzi, które znajdujemy w Słowie Bożym, w Nowym Testamencie na ten temat. Ale myślę, że dobrze będzie, jeżeli zwrócimy też uwagę na to, że w Starym Testamencie były bardzo wyraźne zapowiedzi tego, że ten, który ma nas zbawić, musi ponieść w związku z tym wielką ofiarę. I dlatego uwagę naszą kieruję na jeden rozdział Księgi proroka Izajasza. Za chwilę będziemy mówili o tym, co rzeczywiście takiego niezwykłego w tym proroctwie widzimy, jeżeli chodzi o ofiarę Zbawiciela. Ale chciałbym, żebyśmy nie mówili o tym tylko w oparciu o naszą pamięć, o tym, co już kiedyś być może w tym rozdziale czytaliśmy, ale chciałbym, żeby te słowa wybrzmiały jeszcze raz. I na bazie tego będziemy mogli rozmawiać. Posłuchajmy. Wyrósł bowiem przed nim jak latorośl, jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by się nam mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan dotknął jego karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze, i nie otworzył swoich ust jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych, i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu w jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi, i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzechy wielu
i wstawił się za przestępcami. Czytaliśmy Słowo Boże. Czytaliśmy urywek ze Starego Testamentu, chociaż brzmiał tak, jakbyśmy mogli dosłownie cytować z Ewangelii. Ale co prorok Izajasz? Prorok, który żył mniej więcej 700 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. Co w tym rozdziale mówi na temat Jego śmierci? Ktoś nazwał 53 rozdział Księgi proroka Izajasza, że to jest kantata, coś wspaniałego na cześć Zbawiciela, a przede wszystkim na to, jaką ofiarę złożył dla naszego zbawienia. Jest to mowa nie o przyjściu króla, kogoś wspaniałego, ale o przyjściu kogoś, który przedstawiony jest jako baranek, który prowadzony był na rzeź i który był wzgardzony, ubity, nie dlatego, że zasłużył na to, ale dla naszego zbawienia. Czytając te słowa, mam wrażenie, jakby to było streszczenie Ewangelii. Streszczenie tego, jak żył Jezus, jak go traktowano i w końcu jak umierał i co się z nim stało. I prorok przed narodzeniem jeszcze Pana Jezusa, przecież znacznie wcześniej, takie myśli wypowiada. Jest to niesamowite, bo kiedy czyta się Ewangelię, to widać spełnienie. I to takie bardzo dokładne spełnienie tych słów. Tu możemy też podkreślić tą jedną myśl, że Jego potraktowano tak, jak my powinniśmy być potraktowani, jak my zasłużyliśmy sobie na skutek naszych grzechów, upadków, na takie potraktowanie. Jezus Chrystus nic złego nie uczynił, nie powinien być traktowany, ale za nas On był traktowany, tak jak my zasłużyliśmy sobie na to. Tak, no prorok mówi bardzo wymownie, zobaczcie, no wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Niewyobrażalna rzecz. Jak to za winę nas wszystkich? Miliardy ludzi na ziemi, każdy grzesznik, bez wyjątku. I za wszystkich. Ale tak jest, zobaczcie, proroctwo zapowiada, lecz On nasze choroby nosił. Nasze cierpienia wziął na siebie. Jest powiedziane, że On zraniony jest za występki nasze. I tak dalej, i tak dalej. Naprawdę widać, że Bóg miał bardzo jasno sprecyzowane plany z przyjściem Jezusa Chrystusa na tę ziemię. I nie była to przyszłość przyjemna. To zbawienie nie miało charakteru czegoś lekkiego, takiego, co by mogło być czasem spokoju i takiego wyczekiwania przyjemności. Nie. Zbawiciel miał przyjść zgodnie z proroctwem, po to, żeby być odrzuconym, umęczonym, żeby być wzgardzonym, żeby mieć grób między złoczyńcami, między przestępcami. A jednak to wszystko mieściło się w Bożych planach, bo to grzech jaki jest, taki jest, a zbawienie mogło być tylko jedno. Ale Igorze, zgłaszałeś też chęć powiedzenia się. Bardzo istotne jest to właśnie, że no przede wszystkim ważne jest, żebyśmy uświadomili, że cały plan zbawienia, w zasadzie te wszystkie aspekty w planie zbawienia są tu umieszczone w tym 53 rozdziale. Ważną rzeczą jest to, że tu jest pokazane, że to jest ten sprawiedliwy, który wielu usprawiedliwi, prawda? I on jest ten sługa sprawiedliwy, więc w tym momencie widać wyraźnie, że tu chodzi o kogoś, kto jest, powiedzmy tak, sprawiedliwy, nie powiedzmy tak, który, tak jak człowiek jest sprawiedliwy, że Pan Bóg go usprawiedliwia, tak? Tylko że on sam jest tym właśnie sprawiedliwym, on jest sprawiedliwym sługą. Zresztą tak samo ta pieśń jest nazwana jako Eved Adonai, czyli sługa Boga, prawda? Bezpośrednia sługa Boga. Zresztą tu wcześniej jest wielu takich pieśni Słudzę Pana. I one się odnoszą właśnie do tej osoby, która jest sprawiedliwa ponad wszystko. I dopiero ta sprawiedliwa osoba może nas usprawiedliwić. I tutaj jest ten aspekt, uważam, że jest za bardzo ważny, poza tym, co myśmy już wcześniej mówili. I oczywiście do tego jeszcze bym powiedział, że razem z psalmem 22,
Ten tekst tu z Księgi Izajasza są najmocniejszymi świadectwami Starego Testamentu o szczegółach zbawienia, które kiedyś zostało zapisane wcześniej właśnie w Starym Testamencie. Wiecie, to jest argument, bo rzeczywiście, kiedy czytamy później Nowy Testament i no wiadomo, już apostołowie opisują życie Pana Jezusa, to co się stało, nie tylko apostołowie, uczniowie apostołów, to czytamy o tym, że te zapowiedzi, a są cytowane bezpośrednie zapowiedzi chociażby z 53 rozdziału Księgi Izajasza, one znajdują swoje wypełnienie w Chrystusie bez cienia wątpliwości. Zobaczcie na przykład Ewangelia według świętego Łukasza, 22 rozdział, wiersz 37. To są słowa Jezusa Chrystusa. Albowiem mówię wam, że musi się wypełnić na mnie to, co napisano. Do przestępców był zaliczony. No to mówił prorok Izajasz. To bowiem, co o mnie napisano, spełnia się. Jezus Chrystus ma świadomość, to o mnie napisano. Te proroctwa naprawdę spełniają się bardzo szczegółowo w jednej osobie, w jedynej osobie, w Jezusie Chrystusie. Proszę. Była myśl też przekazana, czy te wszystkie grzechy wszystkich ludzi na Jego barki zostały złożone. Tak. Gdy czytamy później Nowy Testament Ewangelii Jana, jak go Jan Chrzciciel przedstawia, to w pierwszym rozdziale, 29 wierszu, są zapisane jego słowa. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Nie poszczególne grzechy niektórych ludzi, ale wszystkie ciężary, wszystkie grzechy, jako jeden wielki grzech, zostały złożone na Jego barki. I On to wszystko niósł, aby wszystkim zapewnić zbawienie. I myślę, że zobaczcie, kiedy mówimy o śmierci Jezusa Chrystusa, to warto zauważyć to, że ta śmierć Jezusa Chrystusa za innych, a więc umiera sprawiedliwy za grzesznych, że ona jest wystarczająca, że ona jest taka kompletna, że miliardy istnień ludzkich mają zabezpieczone, zapewnione zbawienie dzięki jednej ofierze Jezusa Chrystusa. I nie bez powodu Nowy Testament szczególnie podkreśla tę myśl wielokrotnie. Jakie słowa byśmy mogli przytoczyć właśnie na dowód tego, że ta ofiara Jezusa Chrystusa jest wystarczająca dla każdego grzesznika? No, w liście apostoła Piotra jest wiele takich wypowiedzi, ale między innymi w liście apostoła Piotra, że wiedząc w pierwszym rozdziale, 18-19 wiersz, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojcu wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. To są perły, te słowa, że nie rzeczami znikomymi, nie naszymi praktykami, nie srebrem złotym, ale drogą krwią Jezusa Chrystusa, jako baranka, który umiera za grzechy całego świata. Inne słowa? Czy możemy przytoczyć inne jeszcze wypowiedzi? Myślę chociażby z listu do Hebrajczyków, 2 rozdział, werset 9. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów. Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Werset 17. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Zobaczcie, jaka zwykła i niezwykła myśl. Zakosztował śmierci za każdego. Już w czasach Nowego Testamentu, zobaczcie, tym, którzy dopiero co tworzyli Kościół chrześcijański, trzeba było mówić o tym, że ta śmierć jest wystarczająca. No może dlatego, żeby mieli pewność zbawienia. Prawda? Niektórzy ludzie mogą być tak przytłoczeni ciężarem swoich grzechów, że myślą, nie ma dla mnie nadziei. Apostoł mówi, jest nadzieja.
On zakosztował śmierci za każdego. Tutaj nie ma ograniczeń. Ale z drugiej strony, już w czasach Nowego Testamentu widać, że nawet chrześcijanie szukali takiej drogi, na której do tej ofiary Jezusa Chrystusa próbowali coś dodać. Widzimy problem chociażby w postaci zbawienia z uczynków. Przecież tam jest opisane, w liście do Galacjan, w innych, że są tacy, którzy przez posłuszeństwo Bożemu prawu chcą być bliżej Pana Boga. Nie, ofiara Jezusa Chrystusa, raz złożona, wystarczająca, to jest droga do Boga. I zobaczcie, mijają lata, mijają całe wieki. I te słowa są aktualne. Bo w naturze człowieka jest coś takiego, żeby coś do tych Bożych planów dodać. A nie da się dodać nic do krwi Jezusa Chrystusa, do Jego ofiary. A mimo to próby są. Jakieś okrężne drogi na zbawienie, do zbawienia. Takie drogi, na których ludzie myślą, że możemy coś jeszcze uczynić. Natomiast Słowo Boże mówi wyraźnie, On zakosztował śmierci za każdego i tego się trzymamy. I to jest ta nadzieja, która nie zawodzi. Wszystko inne jest być może wielkim zaangażowaniem i gorliwością, ale to naprawdę jest droga donikąd. Ale to dobrze, bo nasze zbawienie od początku jest i ma być w rękach Pana Boga. Tak. Może tu zacytuję tekst według tego, co mówiłeś dotąd, Mariuszu, z listu do Rzymian, 3 rozdział i może do 22 wersetu. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Tak? Czyli jak mówiłeś, niesamowicie ważne jest to, żebyśmy uświadomili, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, prawda? Nikt nie ominął grzechu, ale w tym samym czasie Pan Bóg daje właśnie swoją sprawiedliwość za darmo. Tak? To jest bardzo istotne, mi się wydaje, że potem dalej będziemy też o tym mówić, ale to jest bardzo ważny aspekt właśnie w całym tym planie zbawienia jednak, żebyśmy byli świadomość cały czas, że Chrystus umarł na krzyżu, to była doskonała ofiara, która nie wymaga nic, naprawdę nic, po to, żeby coś dodać do tej ofiary, cokolwiek, prawda? Bo jednak jesteśmy wszyscy, którzy są poza Chrystusem, na tym świecie po prostu byli grzesznikami. Nie mają takiej możliwości. Dlatego ofiara Chrystusa była doskonała i w tym samym czasie to, co Chrystus nam daje, naprawdę jest za darmo. Nie ma alternatywy. Zresztą powtórzę jeszcze raz i bardzo dobrze, bo nasze zbawienie jest w Bogu od początku do końca. Ale moi drodzy, jeżeli mógłbym jeszcze, rozważaliśmy w tym tygodniu szereg tekstów Pisma Świętego, które mówiły o krwi Chrystusa. No i domyślamy się, że nie chodzi tylko o pewną ciecz koloru wiadomego, ale krew Chrystusa jest synonimem Jego męki, jest synonimem Jego śmierci, jest synonimem tej ofiary dla naszego zbawienia. I chciałbym, żebyśmy może przytoczyli kilka takich wypowiedzi. Rozważaliśmy teksty Pisma Świętego z listu do Hebrajczyków, 9, 10, innych rozdziałów, które mówiły właśnie o tym, co ta krew Jezusa Chrystusa zmienia w naszej rzeczywistości. Bo oczywiście możemy powiedzieć, gładzi nasze grzechy. To jest prawdą. Natomiast kiedy autor tego listu rozpisuje się, mówiąc o wielu szczegółach, to okazuje się, że tych błogosławieństw i korzyści z krwi Jezusa Chrystusa, z Jego ofiary jest bardzo wiele. Co byśmy mogli zauważyć? Możemy ogólnie tak powiedzieć, że krew jest synonimem życia. To popularnie się mówi, że On przelał krew, On zapłacił i tak dalej, i tak dalej. Krew jest symbolem czy obrazem śmierci kogoś dla jakiejś idei, w tym wypadku dla kogoś. No i to dlatego też cały czas mówimy, że Jezus Chrystus przelał krew, to znaczy złożył swoje życie za nas, abyśmy my nie musieli umierać. A jakieś cytaty, które by potwierdzały właśnie tego typu myślenie, takie konsekwentne obstawanie przy tym, że to jest coś niebywałego w naszym życiu, może tym być. Może parę fragmentów, chociażby z 9 rozdziału listu do Hebrajczyków. Werset 12.
wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Werset 14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie, bez skazy, Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Werset 18. Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. No ta koncepcja krwi była ciągle obecna, prawda? A tutaj czytamy, że Chrystus umiera, dokonawszy wiecznego odkupienia. Jest tym, który oczyszcza nasze martwe sumienie. To jest niesamowite. Nasze sumienie bez krwi Jezusa Chrystusa jest martwe. To, co Władysław mówił wcześniej na temat odpuszczenia grzechów, autor listu do Hebrajczyków mówi, a według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczone krwią, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. I koniec. I całe szczęście. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Zobaczcie, jakie perspektywy się przed nami otwierają. Albo czytamy, dlatego Jezus, aby uświęcić lud, własną krwią cierpiał. Uświęca lud. Wszystko. Wszystko zasadza się na czymś, co wygląda na okrutne, barbarzyńskie, no bo ludzie potraktowali Jezusa po barbarzyńsku. Ale dla nas jest to zbawienne. Jaki jest grzech? Możemy sobie tylko wyobrazić. A jakie jest zbawienie? Nie ma większej ceny, jaką Bóg mógł zapłacić za to, żebyśmy mogli mieć wrażliwe sumienia, odpuszczone grzechy, wstęp do miejsca, gdzie jest Bóg, po to, żeby z Nim rozmawiać, prosić o łaskę, o nowe życie. Często mówi się, że zbawienie jest za darmo dla nas. To prawda. Czytaliśmy te teksty z Pisma Świętego, że On zapłacił, On wyjednał i tak dalej. Tak, to prawda, że zbawienie jest za darmo dla nas. Nie srebrnym, nie złotym, czytaliśmy, nie marnymi i wiele jeszcze innych tekstów. Ale za nasze zbawienie zostało zapłacone najwyższa cena, jaką we wszechświecie można było płacić. To jest cena cierpień, tak jak to w księdze, na podstawie księgi Izajasza czytaliśmy. To jest życie, śmierć Boga, Syna Bożego. To jest życie i śmierć naszego Stwórcy, który nas stworzył. I dlatego musimy pamiętać, jak straszny jest grzech, że aż taką cenę trzeba było płacić. I że za nasze zbawienie ta największa cena, jaką można było złożyć, została złożona. Co chcemy z tym zrobić? No właśnie. Zobaczcie, kiedy mówimy o ofierze Jezusa Chrystusa, to Biblia nawet w systemie ofiar przedstawiała człowiekowi tego Zbawiciela jako kogoś innego niż my. Nawet kiedy wcześniej to zbawienie było ukazywane w symbolach zwierząt, które były zwierzętami ofiarnymi, to mamy takie oto zawsze informacje, że kiedy miano wybrać jakieś zwierzę na ofiarę, to miało być bez skazy. Czasami to miał być samiec, czasami mogło to być samiec lub samica, ale bez skazy. Cielec bez skazy, baranek bez skazy. No tak jak doskonały bez skazy może być baranek, cielec, jakieś zwierzę, więc nie ma ideałów na ziemi, ale najwyższej jakości. Natomiast kiedy mówimy o Jezusie Chrystusie, Jego śmierci, to możemy czytać właśnie, jak ta zapowiedź bez skazy wypełniła się w życiu, no w życiu szczególnie naszego Zbawiciela. Jak apostołowie próbowali nam uzmysłowić, że baranek był bez skazy, że nasz baranek, który gładzi grzech świata, jest bez skazy. Jakie wypowiedzi mogą to potwierdzać? No, mamy mnóstwo wypowiedzi na ten temat, kiedy było Marii zwiastowanie narodzenia Jezusa Chrystusa, to było powiedziane, że to, co się z ciebie narodzi, jest święte.
O żadnym dziecku nie możemy tego powiedzieć, że to jest święte. Następnie, gdy Chrystus był i był atakowany, kuszony, to powiedział, że no, sprawca złego idzie, ale on we mnie nic nie ma. Nic nie ma. I wiele innych no, wypowiedzi z Pisma Świętego możemy cytować, które mówią o tym, że Jezus Chrystus żył życiem czystym, świętym, bezgrzesznym. Dlatego mógł płacić za nasze grzechy, bo gdyby był grzeszny, by miał naturę grzeszną i tak dalej, no to by płacił tylko za siebie, za swoje grzechy. A dlatego, że był czysty, tak jak mówiliśmy, że baranek symbolizujący Chrystusa był skazy, był bez skazy, bez wady, dlatego też Chrystus takim był i dlatego zapłacił za nas. Trudno sobie to wyobrazić, słuchajcie, ktoś, kto nie uczynił nic złego, ma sumienie, o którym my nie mamy pojęcia i bierze na siebie grzechy wszystkich ludzi. No to jest, ja nie powiem temat rzeka, ale to jest coś, czego nie da się ogarnąć umysłem. Niemniej, kiedy mówimy o chrześcijanach pierwszego wieku, no bo wtedy był spisywany Nowy Testament, to widzimy, że chociaż ta ofiara Jezusa Chrystusa była kompletna, wystarczająca, to w życiu nie zawsze to działało. I chciałbym, żebyśmy przeczytali dwa urywki, które znajdują się w liście do Hebrajczyków. Jeden w 6 rozdziale, od wiersza 4 do 6, może Igor. Tak. A później, może Ewo, przeczytaj z 10 rozdziału, od wiersza 26 do wiersza 31. Zobaczmy, jak w ogóle opisuje natchniony pisarz los człowieka, który poznaje, przyjmuje ofiarę Jezusa Chrystusa i nią gardzi i z tego rezygnuje. Czytam. 6 rozdział od 4 do 6 wersetu. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli powtórnie, odmówiąc sami ponownie, krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. W jakiej sytuacji znajduje się człowiek, który zlekceważył tak wielkie zbawienie? Wiecie, zastanawiałem się nad tym. Na pewno nie dopuszczam takiej myśli, że Bóg jest, tak jak to my czasami, obrażalski. To chyba nie na tym polega. Że Bóg się obraża na tych, którzy lekceważą tak wielkie zbawienie. Co się dzieje w życiu człowieka, który lekceważy to wielkie zbawienie, że efektem jest tego to, że on nie może być zbawiony? Znaczy, ja wiem, że Bóg jest łaskawy i wielu zatwardziałych grzeszników wraca do Boga i to jest ogromna nadzieja, ale te słowa nam mówią, żeby czasami się nie przeliczyć, bo jednak zlekceważenie tego cudownego zbawienia może być tragiczne. Ewo, przeczytaj kolejny tekst. Hebrajczyków 9 rozdział, wersety 26 po 31. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę. Oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Czy apostoł nas straszy? W pewnym sensie tak. A czy z drugiej strony ogarnia go lęk, że za nasze zbawienie została tak ogromna cena zapłacona,
A my możemy to zlekceważyć. Oto zlekceważymy zbawienie zaoferowane. Nie dlatego, że Bóg się obraził, dotknięty był. Nie. Przede wszystkim to jest troska Boża o nas. To tak jak coś dla naszych dzieci dobrego uczynimy, a to już bez porównania w stosunku do ofiary Jezusa Chrystusa, a dziecko to lekceważy. Jest nam przykro, owszem, a przede wszystkim ogarnia nas lęk, jaki będzie wynik, jaki będą skutki, że dziecko lekceważy jakieś dary, które my dajemy. A nieporównalnie większe dary są Boga, tak jak to w tym pięknym tekście z Księgi Ewangelii Jana, 3:16, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale żywot wieczny. To jest ogromny, ogromny lęk, ogromna troska Boża o to, jeżeli lekceważymy to zbawienie i skazujemy się na śmierć. Zobaczcie, żyjemy w czasach, w których zresztą dobrze, no, czujemy się ludźmi wolnymi. To jest naprawdę wielki skarb, tylko że to takie poczucie wolności czasami sprawia, że ja nie do końca uświadamiam sobie, że wybory fatalne w skutkach są złe. Ja na przykład mogę interesować się Ewangelią, mogę interesować się Chrystusem, mogę nawet doświadczać w życiu uświęcenia, które On mi daje, a później mówię, ale mnie to już teraz nie interesuje. Ja teraz to mam jakby inny etap swojego życia, może kiedyś. No potrafimy chyba w taki lekki, samousprawiedliwiający się sposób mówić o jakby zmianie swojego wyboru. Natomiast to, co czytam tutaj, to apostoł jest taki bardzo bezkompromisowy i on o takiej postawie lekceważenia, niedoceniania ofiary Jezusa Chrystusa mówi, kto Syna Bożego podeptał. Wyobraźmy sobie, co to znaczy podeptać? To znaczy, że On leży, a ja swoją nogę z butem kładę na... Przerażające. Ale natchniony pisarz tak to widzi. On mówił, ktoś zbezcześcił krew przymierza. Jak można coś zbezcześcić? Coś świętego. Jeja. Słuchajcie. Ja wiem, że można próbować czasami tłumaczyć się, ale Słowo Boże odrzucenie Chrystusa traktuje jako coś przerażającego i może ten stan, w jakim człowiek się wtedy znajduje, jest właśnie dlatego tak niebezpieczny. Jest powiedziane, że tacy ludzie jakby ponownie krzyżują Syna Bożego. Wiemy, że tego nie można zrobić. Ile bólu się Bogu zadaje. Natomiast odchodzi się z Jego dróg, odchodzi się z tego miejsca, w którym jest zbawienie i co mi pozostaje? Kto teraz jest Panem mojego życia? Kto teraz triumfuje? Co mówią teraz ci, którzy mówili, o, jego życie było inne, a teraz jest taki, jak był. Wystawiają, jak tu jest powiedziane, Chrystusa na urągowisko. My, kiedy czytamy Ewangelię, wiemy o tym, jak to było, kiedy urągano Chrystusowi, prawda? Stąp z krzyża, jeżeli jesteś Synem Bożym. To były słowa 2000 lat później, można dokładnie to samo. Chrystus w tych słowach nas nie straszy. On nas po prostu ostrzega i nam dobrze radzi, że jeżeli mamy prawdziwe i pełne zbawienie, to niczego lepszego nie znajdziemy. A jeżeli to stracimy, to nie mamy nic w zamian. Proszę, Igorze. Ludzka natura ma pewną tendencję, że jeżeli coś jest za darmo, coś przychodzi łatwo, coś, co jednak jakby do czegoś mam dostęp, to zawsze człowiek ma tendencję do przesadzania trochę w drugą stronę. I często właśnie my możemy na tym też jakby paść, prawda? Dlatego, że nie rozumiemy, że ta ofiara, jak myśmy dzisiaj mówili, była doskonała. Ta ofiara była ofiarą Boga. I akurat te aspekty są niesamowicie istotne, żebyśmy rozumieli, że kiedy one przyczyniły się do mojego zbawienia,
to tak samo one wymagają, żebym ja zrozumiał też powagę tego i zrozumiał, jak ważny każdy aspekt jest dla mojego zbawienia. I wtedy, kiedy na przykład sobie może nie tyle właśnie lekceważę, ile właśnie lekko się odnoszę do tych rzeczy, kiedy może troszeczkę tak mówię, okej, ważne jest, żeby żyć właściwym życiem, ale przecież można sobie odpuścić, prawda? No, można sobie jakoś inaczej, może dogadzać sobie. Nie przesadzajmy. Tak, nie przesadzajmy, dokładnie. Więc uważam, że owszem, w samej ofierze Chrystusa mamy też pewną wolność, ale właśnie my mamy tendencję jako ludzie, żebyśmy poszli trochę za daleko. I właśnie gdzie jest ona za daleko, to też nie możemy określić, tak? Często. I dlatego niesamowicie istotne jest, żebyśmy rozumieli, że kiedy ta ofiara była doskonała, kiedy ta ofiara była ofiarą Boga, to musimy tak samo zrozumieć, że tak samo ja, kiedy otrzymuję to zupełnie za darmo, kiedy naprawdę nic nie muszę uczynić, tylko wierzyć w Boga, tak, w Jego ofiarę za krew, która została przelana, jak myśmy mówili, to było coś, co przerasta wszystkie inne ofiary, przerasta w ogóle nasze wyobrażenie, jak wielkie, potężne, niesamowite i jakie wielkie znaczenie ma ta ofiara dla nas i dla każdego człowieka w osobno. I tak powinno też być przedstawiana ofiara Chrystusa, bo często właśnie przedstawiane, że ona jest za darmo, prawda? Natomiast tak samo nie właśnie, jak też tutaj raz zostało to akcentowane, że jest za darmo, ale właśnie cena tego za darmo była naprawdę duża. O wiele za duża, żeby gdziekolwiek, jakkolwiek, w najmniejszym stopniu byłaby zlekceważona. Dziękuję, moi drodzy. Powoli chyba zmierzamy do końca tego rozważania. Ale Bóg nam po raz kolejny pokazuje, że tak jak czytamy Słowo Boże, mówimy o ofierze niezwykłej. I ona taką jest. Natomiast myślę, że takim pragnieniem Bożym jest, ażeby ta ofiara była dla nas codziennie czymś niezwykłym. Tak już osobiście, w moim życiu. Żeby działała. Żeby Bóg był przez to no, chwalony. Żeby moje życie mogło się zmieniać. No, chyba lepszych życzeń nie mam ani dla was, ani wy dla mnie. Naprawdę, oby ofiara Jezusa Chrystusa była w naszym życiu skuteczna, jak mówi Słowo Boże. Bo wiem, że różnie bywa w życiu, ale nie musi być różnie. Nie musi być różnie. Od tego Chrystusa nie musimy odchodzić ani gwałtownie, ani powoli. Możemy przy Nim trwać konsekwentnie każdego dnia. I to jest naprawdę chyba największe podziękowanie za to, co On dla nas zrobił. Szanownych widzów, serdecznie zapraszam na kolejne studium Słowa Bożego, a będziemy mówili o Chrystusie jako naszym kapłanie. Jeszcze raz dziękuję wam za pomoc w rozważaniu Bożego Słowa, za wasze myśli. A zakończymy to rozważanie wspólną modlitwą z Władysławem. Bardzo proszę. Nasz wielki Boże, dziękujemy Ci, że z miłości stworzyłeś nas do szczęścia, do radości, a gdy przez zerwanie łączności z Tobą, przez grzech utraciliśmy te rzeczy. Wielki Boże, dzisiaj ponownie chcemy podziękować Ci za niepojętą dla nas ofiarę Twojego Syna, niepojętą ofiarę Twojego Syna, który zapłacił cenę za nasze zbawienie i cierpiał tak, że nie potrafimy sobie to nawet wyobrazić. Ale to przechodził to wszystko, co myśmy powinni przechodzić. Dziękujemy Ci za to. I dlatego raz jeszcze za Słowem Bożym, za słowami z listu do Hebrajczyków możemy powtórzyć. To gdzie uciekniemy, jeżeli tak wielkie, niepojęte zbawienie zlekceważymy? I dlatego naszą prośbą jest, abyśmy sami, jak również i ci, którzy nas w tej chwili słuchają, nie lekceważyli tego zbawienia, bo to jest nasza jedyna nadzieja, jedyny ratunek, jedyne życie. Dziękujemy za to wszystko w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Amen. Amen. Amen.